emerytów, kurwa. Musimy być jak najbardziej wtuleni w siebie, aby kadr nas obejmował, bo kadr jest bardzo wąski. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk, jest ze mną towarzysz Korek. Co? Jaki Korek? Nie, towarzysz, słuchaj, bo ja słyszałem po prostu, jak żeś ostatnio dryfował, jak boja, jak żeś z pontonu wyleciał, bo żebyś czy nie? Czy wycinamy to? Nie, no zawiał wiatr. Tak? Zawiał wiatr. A że ty schudłeś i cię wywiał po prostu jak osikę z pontonu. Bujło pontonem i mi się wylatało. Nie no, akurat już przed samym pomostem, pod wieczór jak spływaliśmy z łowienia, siedziałem na balonie, jakoś tak mnie bujnęło, że do tyłu się gibnąłem. Niesamowite. Ale sytuacja niebezpieczna. Ja akurat bardzo dobrze pływam do czasu. Ale we wszystkich ciuchach byłeś ogólnie? Nie miałem pływającego kombinezonu, tylko taki normalny. No i co? No nic. Nie ciągnęło cię do dna? Nie wiem, bo ja równie szybko jak wpadłem, tak szybko z tej wody wyskoczyłem, bo była zima. A kondzielik ci nie pomagał trochę? Troszkę tam pomagał. Za kapturek cię złapał, wyszarpnął. Więc szybko się, wiesz, to tak, ja tam nie, że odpłynął ten ponton. Po prostu wpadłem i z powrotem do niego wskoczyłem, ale przemoczyłem się cały, zmarzłem. Nie przeziębiłem się, tak, że... bo już się z tym zaharcowany. Dobrze, ale powiem ci, co mnie najbardziej zamorsowałem. Co mnie rozbawiło? Rozbawiło mnie to, że ty mi w ogóle o tym nie opowiedziałeś, co nie? Opowiedziałeś tam o wszystkim innym, ale o to zataiłeś troszkę. A ja się o tym dowiedziałem dzisiaj i mówię, a trzeba by wyciągnąć. A myśmy rozmawiali w ogóle od tamtej pory? Ja nie wiem, co wy na tych rybach robiliście. Jednakże. Słuchaj, na rybach zostaje na rybach. Tak, poczekajcie, przepraszam, bo. Ale no, powiem wam, że naprawdę to jest sekunda. Nie? Przecież my tyle pływamy od tylu lat po jeziorach, po rzekach i z dużymi prędkościami, i z małymi, i na wietrze, i na flaucie. I to jest naprawdę sekunda nieuwagi, żeby gdzieś tam się bujnąć i do tej wody wpaść. Czy jest kadr równy, dobrze? Także trzeba na siebie uważać. A tematem dzisiejszego spotkania są kalendarze. Kalendarze. Dobrze jest, Macinku? No nie wiem, nie za bardzo. No, a nie widać nas? Ucina. To musisz taki być przychylony. O, teraz jest git. Taki, wiesz, możesz taki ty wyżej, być, wyprostuj brzuch. Jakbyś dobiegł, jakbyś startował, wiesz. A tak? Ogólnie no przecież nie będę tak siedział cały ogólnie czas. Ogólnie jesteście jakoś tacy mali. Duzi jesteście. Tak, ściśnięcie. Czyli tak, bo tak ma właśnie tak być. Ma być. No tak ma być, abyśmy mogli tak pokazywać fajnie przynęty. Wielkie chłopy. Dobra, najważniejsze, głowy widać całe? Głowy? No. Nie widać. Są do połowy tobie obcięte. Tak, nie. Pawłowi Daszek obcina. No to. A, to Daszek tam. Więc moi kochani, mamy tak. Mamy nowe kalendarze adwentowe od Westina. I jeszcze powiedz trzy słowa o tych nowych. Trzy słowa? Trzy słowa, raz. Mamy nowe kalendarze. Tak jest. Coś więcej? Jakbyś mógł? Tak, może ja je pokażę, bo je mamy tutaj nad głową. Można wstać, czy nie? To nie, ja zrobię przybitkę. Aha. Nie, bo źle usiądziesz i ci znowu oko utnie teraz. Więc są trzy kalendarze adwentowe. Będę patrzył na nie, bo każdy jest podpisany. Pierwszy z nich nosi tytuł Swim, czyli jest wypchany cały kalendarz swimami w limitowanych kolorach, nie do kupienia osobno. Drugi kalendarz to jest kalendarz premium i jest kalendarz Predator. Ten premium jest troszeczkę grubszy, Predator nieco bardziej budżetowy i tam też znajdują się limitowane przynęty w limitowanych, nie limitowane przynęty, przynęty, które są do kupienia, ale w limitowanych kolorach. Moi drodzy, to sobie u nas znajdziecie, są nowe kalendarze na ten rok, ale mamy też, zostały nam resztki starych kalendarzy i taki kalendarz stary rozbebeszymy i wy będziecie mogli przynęty z tego kalendarza kupić. Wejdziecie w zakładkę, znajdziecie sobie, wpiszecie przeglądarkę naszego sklepu przynęty adwentowe i tam wyskoczą wszystkie przynęty, które są w tym kalendarzu w kolorach, w których no, prawie nikt inny nie będzie w Polsce miał oprócz was. No chyba, że osoby, które w zeszłym roku te kalendarze kupiły. Dobrze mówię? Bebeszymy? Jakoś tak. Właśnie rozmawiam się za nożem. Co pierwszy? To może tak ty do połowy, ja od połowy. Nie, dobra. Zaraz zobaczymy, co tam wiesz, co my tak szczerze sprzedajemy te kalendarze, oglądamy je z zewnątrz, ale ja nie wiem sam, co jest w środku. No i właśnie o to chodzi. Czy on jest, coś jest podpisane? Po francusku. Po duńsku. Jeli papon. Jeli papon. Dobra, dawaj teraz. Pomogę. Numerkami, jest bardzo dobrze. Jest numerkami. To, tak? To będzie widać? Okay. Numerkami. I przynęty na sklepie też będą podpisane numerkami.
Czyli... Czekaj, bo ja nie wiem, jak to do końca działa. Czyli można, jak pokażemy na filmie przynętę numer 1, tak, to będzie można ją kupić w sklepie. Tak, oddzielnie, tak, jedną przynętę. Jedną przynętę, tą, która tak, w takim kartoniku. W takim kartoniku. To też jest dobre na prezent. Jak chcecie komuś jeden prezent zrobić, to kupujecie jeden kartonik. Na przykład, a jak macie kupę hajsu, to kupujecie całą taką pakę, co nie? Fajne są. I one będą podpisane, tak? Czyli jak mówimy o jedynce, to jedynka będzie w sklepie do kupienia. I tak, i tak dalej do... Ile tych jest? 30? 30? Nie, 20, nie znam. Nie wiem, zobaczymy, policzymy. Tylko to wyrzucę, przepraszam. Piotrze, ty jesteś taki religijny. Ile dni trwa Adwent? 20? Nie ma pojęcia? Bardziej szybko, niedzielę w kościele był. Spójrz tam szybko. Wygoogluj. Dobra, no przynęta numer... Pójdziecie do piekła. To dawaj, Paweł, ty przynętę numer 1. Dobrze, przynęta numer 1. Ale już mi się podoba ten film. No, zajebisty będzie. Przynęta numer 1. Są tutaj szatizy w nielimitowanych kolorach. Można je znaleźć i uzbrojone są. Uzbrojone są w haki i główki dźwigowe, ale 10 gramów 6,0. Czyli można 2... Tak? Adwent zaczyna się między 27 listopada a 3 grudnia. To ile to jest dni, policz? I trwa do 24 grudnia. Kurde, to ile w końcu trwa ten... Przynęta numer 1 wygląda tak. Uzbrojone szatizy. Poczekaj, pytanie najpierw do widzów. Ile dni trwa Adwent? Może ktoś będzie widzowie wiedział. Piszcie w komentarzach. Takie kolory mamy na sklepie? Tak, są. I taki, i taki? Mhm. I uzbrojone? Nie, nie uzbrojone. Tu macie gotowe dwie przynęty w pakiecie. Szatizy to są... czekaj, ile one mają długości? To ja wiem, co Piotrek zrobi. To są dwunastki, to są 12-centymetrowe. To powiemy uzbrojone Piotkowi, w haki 10-gramowe 6. Powiemy Piotkowi, aby to policzył bez haków. Jako same przynęty po prostu. Może i coś po takiej cenie? No. Dobra, dawaj, pakujemy. Jak prezes kazał, to trzeba przyznać rację. To teraz ja rozpakowuję, tak? No, dwójkę, masz dwójkę? Mam dwójkę. Wtedy ja będę szukał trójki w międzyczasie. To ta, dużo do szukania nie masz chyba. Czy musisz, masz tam? Jest. No proszę bardzo, moi drodzy. Ładny. I takiego nie mam na sklepie. Takiego nie mam na sklepie, tak? To jest Swim. Swim, tak? Swim wygląda. Boży jerk. Bardzo ładny. Taki okoń. Sinking. 10 cm, 34 gramy. Ciekawy byłem. Popakuj z powrotem. Ja biorę trójkę. Dobra. Zabawa, co? No. Co to, papierosy? Nie, poczekaj. Cygaro. Ostrzałka. O. Długopisowa. Ostrzałka długopisowa do ostrzenia haków. Ja używam takiej ostrzałki tylko innej firmy. Mogę zobaczyć? I to się wpina gdzieś, tak? Tutaj? No ja to mam tak w pudełku z przynętami. No, lepiej gdzieś wrzucić. No taka ostrzałka po prostu. Jest ostrzałka. Przydatny gadżet, też będzie można taką ostrzałkę kupić. Ciężko mi porównać z tą ostrzałką, co mam, i bym musiał położyć. Poczekaj, bo na razie tak, ja odpakowałem dwa kartoniki, ty jeden. I tobie to się lepsze prezenty trafiają. Przykro mi takie życie. Swima trafiłeś, a ja dwie gumy i ostrzałkę. Patrz do pudełka, by się nie pomyliło potem. Zobaczymy, kto na koniec lepiej wyjdzie na tych. Tak jest. Masz czwórkę teraz, tak? Mam czwórkę. Bultis. Bultizy małe. Dwa takie bultizy. Czy taki kolor jest na sklepie? Jest. Jest. 9,5 cm. To trzeba będzie zrobić, aby... O! No to... dobra, ty najpierw skończysz swoich potem. No ja mam bultizy takie. No coś więcej? Bo ty masz fajniejsze, ja widzę. Ja mam, zobaczcie jak to się nazywa. Kurtis. Kurtis? Może tak był kiedyś taki telewizor, Kurtis, pamiętasz? Nie. Pamiętasz, Kurtiza nie miałeś nigdy? Nie. W latach 90. wszyscy mieli Kurtizy. Nie miałem Kurtiza. Słuchajcie, to jest Shatis Slim z ogonkiem jak od Twistera. I uzbrojony. A to w ogóle takie przynęty są? Nie, takie to nie mieliśmy. Nie. A może gdzieś była jakaś limitowana seria puszczona, ale ja pierwszy raz widzę w ogóle takie. Shatty no. Slim, ale patrz, to jest jeszcze... No jest bardzo, nie wiem czy będzie widać. I patrz, widzisz, na końcu Twisterka masz takie mini kopytko z celowniczkiem. Takie w kabarecie, tak, kopytko. I to jest, kopytko. I to jest zbrojone w ciężar 5 gramów, 2 przez 0. Shatty Slim z ogonkiem od Twistera. Fajnie. No już mi się podoba. Dobra. Okej. Okay. To co patrzymy. Jaki masz numer? O, zobacz. Shatty's Hollow. Tak, to jest ten taki spustko w środku, gdzie można tam albo grzechotkę włożyć tu od tyłu, albo go na
tam fuknąć atraktora. Jak się fuknie atraktorem, czyli można go fuknąć od tyłu po prostu. Bardzo długo jest nafukany. Czy mamy takiego szakiza? Był taki sprzedaży? Mieliśmy, ale nie w tym kolorze. A, no widzisz, a jednak, czyli taki, jak, taki pepper. Pepper. No fajnie. Tak, pepper shot. Dobrze. To schowaj. Pokaż jeszcze. Patrzcie, tu jest nawet signature kolorby Dietmar Isajach. Pozdrawiamy Dietmara. Czyli to jest jakiś Dietmar, no. Producenta. Nie znasz Dietmara. Pewnie jakiś, wiesz... Tester, tak. albo projektant, czy coś. Dobrze, coś ty tu wydał. Ja mam klasycznego Shatiza, 16 cm. to jest kolor Red Light. Ładnie zapakowany. Kurczę, żaden jerk mi się nie trafia na razie. No bo czekaj, a teraz patrz na mnie. Który ty miałeś numerek? Ja mam 10, ty 11. To ja 11. Tu jest. Czas. To jest 11. O, takiego kolorku to chyba nie było. Takiego nie było. Moi drodzy, Bultizy w takich kolorach naprawdę fajne. Zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda. Mam duży płaski karton. Czyli dostaniesz płaskostopia. Czyli tu nie będzie dżerka. Ale mam raczki. Mam raczki i raczki mam w trzech kolorach. Nie wiem, czy wędkarze widzą. Czy to jest taki miks. Jest jakby taka perełka, jest taki beżowy i jest taki z fajnie świecącym niebieskim brokatem. Słuchajcie, to są raczki 6,5 cm, 6 sztuk. Pokaż do widza. Miks raczków. 1, 2, 3, 4. Fajne są. Łowiłeś na nie? Nie, na westynowskie raczki nie łowiłem. 6 raczków mamy. 6 raczków, 6,5 cm. Można zbroić hakow setowy, klasycznie tak. Główkę dźwigową. W kartoniku numer 12. Teraz ty masz pechową 13. O, na pewno będzie coś bardzo fajnego. Ja już wiem co. A nie, nie wiem. Myślałem, że będzie co innego. O, i takiego koloru ja nie widziałem, moi drodzy. Mamy już. Wcześniej ich nie było. Shatty Slim. I on świeci w nocy. Jak się zgasi światło, to faktycznie to jest świecące. A widzisz, bo oni z zeszłorocznych tych wprowadzili kolory tak w tym roku. Ale to nic nie szkodzi, zrobimy wam to w dobrej cenie po prostu. Jakiejś fajnej takiej, abyście byli zadowoleni z tego. No wyciągę. Original Perch. Tak. Original Perch rok temu był nowością limitowaną, niedostępną. Ale teraz można go kupić. Wszak mamy dwie sztuki. Pokazuj do widza, tak tam widzowi wiesz. Tak, mamy dwie sztuki 9 cm w kartoniku numer 14. Tak, 14. Wyprodukowane by Tomis Bites. Tomis. Tu ja 15 pyk. Nie trafię dżerka i żadnego chyba. Pożyjemy, zobaczymy. O! O! Coś tam zafurczało. Ricky the Roach. Proszę bardzo, mój drogi Ricky the Roach, taki ładny. Real Roach kolorek. Ile ma centymetrów? Centymetrów? 14. Tak, 14 centymetrów, czyli taki europejski rozmiar jakby. No. Dobra. Pamiętajcie, że no, to są zeszłoroczne rzeczy, dlatego też niektóre kolory są w sprzedaży, ale mówię, my na to zrobimy lepszejszą cenę. Co ty masz? Spot on Twin Turbo. Takiego mam kręćka. A to jest z tą dupą kręcącą się? Tak, ze śmigiełkiem na końcu. Czyli powierzchniowa przynęta do łowienia okoni, szczupaków, czyli taki łoper ploper, albo... tak można to nazwać. No, dokładnie. Fajnie. Tylko jest podwójne śmigiełko, nie wiem czy widzicie. No, nie jest to przynęta może na tą porę roku, bardziej na lato, na ciepłą jesień. Tak. Floating, tak. 9 cm, 19 gramów. W kartoniku numer 16. Kartonik numer 17 teraz. Już wam pokazuję. Ej, a dlaczego jest siódemka? Szóstka, siódemka. A to jest szóstka czy dziewiątka? Patrz, bo tu też. To odłóż szóstkę tam. Ósemka jest. Ty, coś pomyliliśmy. Ty je tu odkładałeś? A nie było tak, że nie wiem. Tak, no. No odkładałem tam wszystko. Coś się zepsuło. Spokojnie widzowie dojdą, co chodzi. Tak. O, zobaczcie co ja wylosowałem. Znowu Swima. Takiego ładnego Swima wylosowałem.
I tyle. Swim ma centymetrów. 18 daje. Czekaj, bo weź przy sobie, ja nie widzę. Nie, oczu nie mam drugich. Co chcesz z nim? Przeczytaj, ile ma centymetrów. Co, ty go nie widzisz? Czego? No ile ma centymetrów? Nie. Aż taki ślepy jesteś? No. 12 cm 53 gramy. Muszę dłużej, muszę kurczę, więcej nocek robić na wyświetle. Ciekawe, jak będziesz w okularach wyglądał. Bardzo przystojnie i zacznie. I mądro. I mądro. Jest 18. Tak. Też płaski kartonik, nie będzie jerk. Co to, łańcuszki złote? Nie. Prawie. To jest system do zbrojek. Znaczy do zbrojek, tak zwana dopałka. Spinner bite, czyli taki temacik, że jakby to wam zaprezentować, jak to zbroić. Bo tu za to oczko się zaczepia agrafkę, a tutaj do tego kręćka montuje się przynętę gumową, na przykład uzbrojoną w system zbrojenia, w kotwiczki. I tak? To było w numerze 18, tak? To było w numerze 18, czyli takie dopałki tak zwane. Spinner bite, dwie sztuki, złote. Gold. To ja numer 19. O, jakie ładne szatizy. Spójrzcie. Jak będziecie takie szatizy, mówię, chcieli kupić, to tak zrobimy, że będzie w fajnej cenie dla was. Jak to mówią, w fajnej cenie dla widza. A ja mam w numerze 20 nożyczki. Tak. Ty, ale jakie fajne, patrz, to jest miękkie. Pokaż do widza, że miękkie, a nie tak głupi pokazujesz. No. I w jakim pudełku numer, jaki był? To był numer 20. Opa. To są dopleczeneczki do słowa, bardzo dobrze tnące. I mają, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że mają duże dziurki, jak ktoś ma duże paluchy, to sobie ich nie połamie. Shardis Hollow, 12 cm w takim kolorku. Znowu mam raczki. W pudełku numer 22 jest 5 raczków, teraz są większe, 8,5 cm. Są w takim ciemnym, taki ciemny fiolet i taki jasno-zielony. To ja, paczka numer 23. Też fajny, zobacz. Shardis Slim, zobaczcie w jakim kolorze, ma 12 cm. Tu będzie, co to może być? Patrz, w kartonie numer 24. Pałka do bicia ryb. Chude i długie. No mówię ci, że pałka do bicia ryb, do głuszania. No, wyciągaj. Co ty gadasz? Nie. Nie? Smuteczek. Bultis, 24 cm. W ciemnym malowaniu, w kartonie numer 24. Proszę bardzo, a tu mamy dziewiątkę. Dziewiątkę, bo chyba była dziewiątka, jak nam się wydaje. Chyba przeskoczyliśmy od tej, bo może szóstka nam się pomyliła z dziewiątką. Coś nam się przepotentegowało. Znowu dżerka trafił. No, ale jaki macie upęcie, jaki ładny. Taki słodziak. 6,5 cm, 9 gramów. Zobaczcie, jaki ma łyszek. Suspendi. No, konki. Suspendi. No. No to wygrałeś dzisiaj. 3 dżery. Kurde. A ja dostałem system do zbrojek i nożyczki. Trudno. O, ale takiego koloru nie ma. Shardis Slim. Nie ma w ogóle takiego koloru? Pierwszy raz go widzę. Też pierwszy raz to widzę. Bardzo fajny. 3 sztuki. W tak kartonie jest. Numer 8. Tak. 10-centymetrowy. No. Też jest fotografia testera, czy kolor sygnowany przez Jurgena Larsona. Moi drodzy, zrobimy tak, że te kolory, które są w sprzedaży normalnie, po prostu zrobimy wam taniej, abyście mogli kupić, a te kolory, które są takie tutaj, co nie ma ich w sprzedaży, to zrobimy po prostu po normalnej cenie i będzie też fajnie. Dobra, moja, słuchajcie, siódemka to jest moja szczęśliwa liczba. Ale nie dzisiaj. A ze mnie się śmiał. Ja tam się nigdy siebie nie śmieję, co ty? Też masz do pałeczkę. Do pałeczka, proszę bardzo. Spinner bite. Srebrny ty masz. Srebrny taki, w siódemce. Moi drodzy, tak. Powiedz, więc... że bardzo mi się podoba. I teraz powinniśmy, jak znana ekipa z Uniwersum Białostockiego, powiedzieć, przysyłajcie więcej takich paczek. O, nie? W ogóle przysyłajcie nam jakieś paczki do zadziora. Tak, żeśmy mogli na będziemy... no? Tylko nie miód ludzki. Nie, miód ludzki nie. Ale... Nic do jedzenia, ani do picia. Chcemy od was paczki, będziemy z Gugałkiem tutaj wam rozpakowywać te paczki i będzie wesoło. Bo no, nam jest... mi się spodobało. Bo nam jest zawsze wesoło. Radosny ząbek się cieszy. Tak?
się to nazywa? Bo tam że... prezydent ma jednego tylko zombie. Jak się bardzo cieszy, to on tak świeci, jeden zombie. Ja pierdzielę. To pozdrawiamy prezydenta Białegostoka. Bardzo fajna zabawa. Nie, szkoda tylko, że ty wygrałeś. Ale to Jezus, ja naprawdę coś wygrałem? Tak to odbierasz? Przestań. No tak. No wygrałem dzisiaj świetną zabawę. Moi drodzy, kalendarze nowe na ten rok to. Nie, ogólnie fajny temat. Jeżeli to jest tak rozczłonkowane, to taki prezencik gdzieś tam na Mikołaja do buta, czy pod choinkę, czy w ogóle komuś tak okolicznościowo, urodzinowo, imieninowo kopsnąć. Fajnie, takie złote, a skromne. Ale to Piotrek będzie miał najlepszy prezent, bo Piotrek będzie musiał zdjęcia do tego wszystkiego porobić teraz. I opisy, to będzie miał najlepszy prezent. No, na pewno da radę. A mówił, ktoś mu już o tym mówił? Podobno ty miałeś powiedzieć. Zapomniałem. To dobra, słuchajcie, to ja muszę już iść. Na razie, cześć. To ja bym się pożegnał. Papa. Jak było? Korek? Papa, cześć Korek. Chciałby państwu życzyć miłego wieczorek, towarzysz Korek.